Witam serdecznie Państwa. Co się dzieje ze złotem? Co się dzieje ze srebrem? Jaka jest sytuacja na rynku kruszców? Czy po podwyższeniu oprocentowania bazowego euro, dolara i funta złoto podrożało czy potaniało? Co się dzieje? Zanim odpowiemy sobie na pytanie na temat nowej ceny złota i tego, co się dzieje na rynku kruszców, tych najważniejszych, warto wejść sobie na przykład na Hot Poland. I tutaj mamy w zakładce wykresy, waluty, giełda. I możemy sobie kliknąć, jeżeli chcemy patrzeć na ekran, a nie tylko słuchać w formie podcastu. Tak więc, gdy już jesteśmy na hotpoland.pl, widzimy, że kurs dolara amerykańskiego wczoraj podskoczył po podwyższeniu oprocentowania z opóźnieniem i następnie znowu spadł. Ja ten proceder zauważyłem od dłuższego czasu. Gdy oprocentowanie rośnie, to w dzień decyzji Fedu czy Banku Anglii, czy nawet euro, EBC, oprocentowanie spada, nawet po podwyższeniu tego oprocentowania. Następnie dosyć mocno rośnie, aby wreszcie znowu wróciło do swojego wcześniejszego poziomu. Ale dzisiaj nie rozmawiamy o dolarach, jednak to ma wielki związek oczywiście ze złotem. Bo tak jak Państwo już wiedzą, jeżeli mnie Państwo słuchają, to wiedzą Państwo, że gdy jest taki pattern, że gdy złoto tanieje w stosunku do polskiego złotego, przepraszam, gdy dolar tanieje w stosunku do polskiego złotego, to złoto drożeje. Taki jest pattern od bardzo długiego czasu. Tak to właśnie działa. Przepraszam, wezmę łyka kawy. Tak więc, szanowni Państwo, tak to działa, że gdy dolar tanieje, to złoto drożeje. I w ten sposób złoto wydaje się takim super zabezpieczeniem. Lepszym teoretycznie od złotówki. Teoretycznie, bo wiadomo, że ze złotem jest tak, że trzeba je gdzieś trzymać, trzeba je sprzedać, a waluty po prostu można zrobić to bardzo szybko. Ale generalnie złota i tak się nie powinno kupować naraz, na hop-siup. Prawda? Jest taki pattern, że gdy dolar tanieje, to złoto drożeje. Obecnie dolar znowu kosztuje 4,40. Obecnie dolar, szanowni Państwo, kosztuje 4,40. Trochę podrożał. I tak jak widzimy, teraz wszedłem na wykres złota i widzimy, dolar podrożał idealnie, prawda? Dolar podrożał, złoto staniało. Tak? Dolar podrożał, złoto staniało. Następnie, proszę zobaczyć, dolar tutaj podrożał. Gdzieś mniej więcej tu dolar podrożał, złoto poszło w dół w dolarach. Następnie dolar spadł, bo teraz dolar spadł, bo tam 4 powyżej kosztował. No i teraz złoto znowu drożeje. Złoto jest niczym polskie nasze złoto, czyli nasze pieniążki, czyli nasz polski złoty. Jak nasza złotóweczka, tak? Z tym, że złotówka jako aktywo no jest łatwo wymienialne, można otrzymać oprocentowanie w banku. Jest pod tym kątem fajnym aktywem. Z drugiej strony, no, waluta może się właściwie załamać. I może być bezwartościowa, bo papier może być jednak na samym końcu bezwartościowy, lub mogą być wielkie sankcje, można zabronić danej waluty w danym państwie. Tak jak się stało to mniej więcej z rublem rosyjskim w wielu państwach, prawda? Przepraszam, wezmę łyka kawy. Jest takie przysłowie, które brzmi mniej więcej, że żaden
Osioł obłożony złotem zawsze przejdzie przez każdą bramę. Mniej więcej tak to działa, prawda? Osioł obłożony złotem przejdzie przez każdą bramę. Z pieniędzmi teoretycznie też tak jest, tylko że pieniądze mogą się teoretycznie z dnia na dzień i praktycznie, tak było w historii wiele razy, z dnia na dzień może się pieniądz zdewaluować, prawda? A złoto, mimo to, że złoto podobnie porusza się w stosunku do dolara jak polski złoty, czyli gdy dolar tanieje, to złoto drożeje. No jak dolar tanieje, to złotówka też drożeje, prawda? No i tylko że złoto nie może stać się bezwartościowe, bo nigdy się nie stało. Złoto nigdy w historii świata nie stało się bezwartościowe, szanowni państwo, nigdy. Można zakazać, mogą przyjść komuniści, mogą przyjść jacyś bolszewicy, jacyś maoiści, mogą przyjść chorzy ludzie, prawda, psychopaci i mogą na przykład zabronić handlu złotem lub nawet takie złoto zarekwirować. Na przykład, no, w Polsce jest wielu komunistów, prawda, i oni może by nawet chcieli złota zabronić, bo nawet chyba w Polsce chwilowo złoto też było zabronione przez no, najbardziej obrzydliwych ludzi, czyli komuniści, prawda? Że zabronili złota, żeby Polak nie miał, prawda? Bo Polakowi trzeba zabrać. Zabronili Polakom polscy komuniści, jak, że tak powiem, posiadania pieniędzy jak Żydom w gettach, prawda? No bo Żydzi też mieli zabronione posiadanie gotówki, Żydzi nie mogli mieć gotówki, no i dzisiaj też się idzie w kierunku zabronienia ludziom gotówki, tak jakbyśmy żyli w jednym wielkim getcie, prawda? No niestety. Oczywiście nie porównuję obecnych czasów do getta, bo to była straszna gehenna i tak dalej, no ale no, są podobieństwa, szanowni państwo. Są niestety podobieństwa. Są niestety podobieństwa. Ktoś to już niestety na kimś przećwiczył. Przepraszam, wezmę łyka kawy. No ale zazwyczaj te gehenny przechodzą w historii świata, a złoto zostaje. Gehenny przechodzą w historii świata, szanowni państwo, a złoto zostaje. Co w związku z tym? Jest taki związek z tym, że jak trzymamy pieniądze w pieniądzach, no na samym końcu pieniądze mogą stać się bezwartościowym papierkiem. Oczywiście dzisiaj dostaniemy bardzo dużo w polskim banku, bo dostaniemy prawie najwięcej w Europie i polska złotówka jest tania. Więc wedle zasady kupujemy tanio, opłaca się kupować polską złotówkę, tym bardziej polska złotówka wchodzi w ramę drugiej zasady, czyli jest tania i płaci dużą dywidendę, prawda? Bo płaci dużo w banku, więc polską złotówkę opłaca się kupować. Opłaca się kupować. To nie opłaca się kupować drogich aktywów, które nie płacą dywidendy, bo drogie aktywo, które nie płaci dywidendy, spadnie zazwyczaj. Chyba że jest się frankiem szwajcarskim. Drogie aktywo, które nie płaci dywidendy, chociaż i koniec franka szwajcarskiego może przyjść, prawda? Drogie aktywa, które nie płacą dywidendy, no są po prostu bez sensu, bo mogą mocno spaść, prawda? Na przykład 10, 20, 30%, tak jak funt, tak jak dolar, tak jak euro. Prawda? Wrócić do swojej normalnej wartości, a dodatkowo nie zapłacą dywidendy. Tak więc, jak widzimy, ta zasada spadku ceny złota, gdy dolar tanieje, właśnie nam się sprawdziła, ziściło się, powiem tak, ziściło się. Złoto nadal jedzie według swojej zasady, gdy dolar tanieje, to złoto drożeje, gdy dolar drożeje, to złoto tanieje. Jakie możemy wyciągnąć wnioski z obecnej ceny złota? Szanowni państwo, dzisiaj złoto jest drogie. Dzisiaj złoto jest drogie. Po pierwsze, trzeba zapamiętać, że to jest wideo edukacyjne i informacyjne. I wszyscy, którzy podejmują decyzję na temat tego wideo, podejmują je na własne odpowiedzialności. Prawda? Ja nie odpowiadam za decyzje innych ludzi. Prawda? To nie jest ani porada, ani konsultacja, szanowni państwo. Obok zasady kupujemy tanio, sprzedajemy drogo lub trzymamy w
i sprzedajemy drogo za 5 czy za 10 lat, jest zasada ta dywersyfikacji ryzyka, prawda? Bo jak widzimy, złoto dzisiaj jest bardzo, 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 bardzo drogie. I czy to oznacza, żeby nie kupować złota? Szanowni Państwo, dzisiaj złoto jest bardzo drogie i teoretycznie może bardzo mocno spaść. Ze względu na to, że jest bardzo drogie. Tylko i dlatego, percepcyjnie. Może spaść, ale dolar by musiał drożeć. A ile może dolar drożeć? Dolar nie może już drożeć, bo dolar ma oprocentowanie 4,75. Jak wysokie może mieć dolar oprocentowanie bazowe? 5, 6, 7, 8? Jak długo może dolar drożeć? Dolar już jest drogi. Więc jeżeli złoto drożeje wtedy, gdy dolar tanieje, lub też odwrotnie, gdy złoto tanieje, to dolar drożeje, lub też gdy dolar tanieje, to złoto drożeje i odwrotnie, prawda? To jak dużo dolar może drożeć? Otóż zapewne nie może, chyba że na świat znowuż trafi się wielkie nieszczęście, jak na początku roku 2020 i na początku roku 2022. No miejmy nadzieję, że w roku 2023 zbytnio się nic nie wydarzy i w roku 2024 się zbytnio nic nie wydarzy. No miejmy nadzieję, Szanowni Państwo, że coś takiego się nie wydarzy podobnego w takich skalach. Jeżeli się wydarzy, to może dolar podrożeje. Jednak ile może coś drożeć? Coś bezwartościowego, bo dolar sam w sobie, jak każdy pieniądz, jest bezwartościowy. Chyba że płaci bardzo dużą dywidendę, ale sam w sobie jest bezwartościowy, bo jest tylko papierkiem. Można go zakazać, prawda? Jak mamy fabrykę, to mamy fabrykę. Jak mamy samochód, to mamy samochód. No, samochód z dnia na dzień nie jest w stanie stać się bezwartościowy, chyba że nie mamy do niego benzyny. No to wiadomo, zaczyna być bezwartościowy. Ale może ma kto inny, no na całym świecie nie musiałoby zabraknąć benzyny, żeby samochód był bezwartościowy, prawda? Tak więc patrzymy dzisiaj na wykres, który mówi nam jasno: złoto jest mega drogie. Jednak w rzeczywistości złoto już było takie drogie. Złoto już było takie drogie 10 lat temu, a dzisiaj mamy, Szanowni Państwo, inną percepcję. Dodatkowo ludzie bardziej zaczynają znowu wierzyć w złoto, aniżeli na przykład w kryptowaluty. Bardziej zaczynają wierzyć w złoto jako nośnik pieniędzy, aniżeli na przykład w akcje. Po tym, co się stało z Facebookiem, jak Facebook stracił 80% wartości. No ludzie, którzy natracili na Facebooku, to już nigdy nie zaufają Facebookowi, prawda? No bo w sumie jak można wierzyć firmie, która straciła, wiecie, 80 czy tam prawie 90% swojej wartości? Właściwie Facebook stracił 80% swojej wartości nominalnej z górki, ale w rzeczywistości Facebook stracił nawet 90-95% swojej wartości, czyli prawie kosztował zero, czyli był prawie bankrutem ze względu na to, pod kątem chociażby wartości akcji, pod kątem ceny per purchasing power, bo nominalnie może i znacznie kosztował mniej więcej tyle samo, co wiele, wiele, wiele lat temu, ale wiele, wiele lat temu te 90 dolarów za akcję było dwa razy więcej aniżeli dzisiaj, czyli w rzeczywistości Facebook nawet spadł 90-95% swojej prawdziwej wartości, no czyli stał się totalnie bezwartościowym narzędziem, w które nikt nie chce inwestować. Przepraszam Was, mały kakawy. Oczywiście zapraszam do subskrybowania kanału na YouTube Formuła Nieruchomości. Zapraszam oczywiście o kliknięcie łapki w górę. Zapraszam oczywiście o kliknięcie w dzwoneczek notyfikacyjny, dzięki czemu będą Państwo otrzymywali powiadomienia o najnowszych produkcjach z YouTube na Formuła Nieruchomości UK. Tak więc, Szanowni Państwo, złoto już kosztowało tyle co dzisiaj i to było ponad 10 lat temu. Jednak przestrzeni jest dwa razy więcej gotówki. Może zaraz będzie trzy razy więcej gotówki. Kredyty dalej są tanie.
Były bardzo tanie. Złoto bardzo potaniało, bo ludzie zaczęli się zajmować kryptowalutami i nieruchomościami. Mimo to, że ludzie się zajmowali kryptowalutami i nieruchomościami, mimo to, że teoretycznie złota na świecie jest coraz więcej, bo dalej się go kopie i kopie i kopie i kopie, to teoretycznie, mimo to, że te nieruchomości się inwestowało, mimo to, że właśnie wszystko rosło, to złoto i tak drastycznie podrożało, ale dopiero jest na szczycie swojej ceny z 2010 czy tam 2011 roku. Prawda? Czyli 12 lat temu, 13. Ale mamy w obiegu dwa razy więcej waluty. A może nawet trzy razy więcej. Kto to wie? Trzy razy więcej. To znaczy, że w rzeczywistości złoto mogłoby dzisiaj kosztować nawet 4000 dolarów, szanowni państwo. Bez żadnego problemu. Dzisiaj cena złota mogłaby wynieść 4000 dolarów. Już tylko tym faktem, że dolar został masowo drukowany i przez 11 lat zostało wyprodukowanych tak dużo dolarów tanim kredytem. Przecież dolar amerykański był oprocentowany prawie zero. Funt brytyjski był oprocentowany prawie zero. No, euro było oprocentowane zero. No, tych euro, funtów, dolarów, tego. No, frank szwajcarski też został bardzo tanio wyprodukowany, prawda? Nawet polska złotówka była masowo drukowana i były bardzo tanie kredyty. No, gdzieś te pieniądze muszą się podziać. Gdzieś te pieniądze muszą się, szanowni, podziać. No, dzisiaj płacą bardzo dużo w banku teoretycznie. No ale w banku płacą 7%, 8%, tak? A inflacja w Polsce to 16, 17, a nie niektórych produktów 20, 25, 30, 40, 50, a nawet 100%, prawda? Inflacja jest zakłamana na świecie. Więc bez żadnego problemu złoto mogłoby kosztować 4000 dolarów. A jeżeli dolar amerykański spadłby, szanowni państwo, do 3 złotych, tak jak w roku 2015, 14, 13, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, prawie 5 nie. No popatrzmy. Na dobry ruch wszedłem i na dobry ruch, szanowni państwo, też mamy wykresy walut. Też mamy wykresy walut. Coś nie tutaj. Coś internet zamulił. Sorry. To są prognozy, przepraszam, tutaj waluty. No i mamy. No dolar amerykański, no i euro znowu wróciły do swojej niskiej wartości. USD, dolar amerykański. Proszę popatrzeć. Proszę popatrzeć. To jest wykres dolara amerykańskiego ostatnich 30 lat. Proszę zobaczyć. Dolar amerykański. Tu mamy 2 złote. Tu mamy 2 złote. Dolar amerykański po 2 złote był. W 90 tam widzimy 5, tak? 4, tak? Oczywiście złotówek się bardzo mało zarabiało, tak? Tutaj w 94 i w 2008. 2 złote dolar, szanowni państwo, kosztował. 2 złote. O, właśnie przed chwilą dolar amerykański znowu właśnie spadł, bo tutaj mamy na dobry ruch. Mamy wykresy w czasie rzeczywistym, szanowni państwo. 4,39 widzimy, dolar amerykański już spada poniżej 4,40, czyli wzrósł, bo podwyższyli oprocentowanie i następnie spadł. Proszę zobaczyć, szanowni państwo, do roku 2015, tutaj, tak, dolar amerykański, tu jest 3 złote, tutaj jest linia 3 złote,
Proszę zobaczyć. Dolar amerykański, no w 2005 też. Szanowni Państwo, od 2005 roku dolar amerykański był poniżej 3,50 przez no prawie 10 lat. Dolar amerykański poniżej 3,50 był prawie przez 10 lat, a po 3 złote też był przez wiele, wiele lat. No popatrzmy, te wszystkie okresy poniżej 3 złotych to są całe lata. To są całe lata. Tu jest rok, tu jest rok, tu jest rok, prawda? Jak długo dolar amerykański po prostu kosztował 3 złote i jak długo po prostu kosztował 2,70, 2,80, 2,50, nawet 2 złote. Nawet 2 złote. Mimo to, że tego dolara amerykańskiego produkuje się w obrzydliwych ilościach. To dopiero tutaj, szanowni państwo, dolar amerykański po przejęciu władzy przez decydentów, którzy uważają, że drukowanie pieniędzy, obniżanie oprocentowania, rozwadnianie gotówki, rozdawanie pieniędzy jest lepsze, aniżeli mocna waluta. To proszę Państwa, tutaj od 2015, odkąd rządzi w Polsce prezydent Duda, odkąd jest Jarosław Kaczyński i Morawiecki, to polska złotówka się tak osłabiła. Prawda? Oni osłabili polskiego złotego. Wcześniej polska złotówka, szanowni Państwo, była bardzo, bardzo, bardzo mocna. Proszę zobaczyć. Wcześniej byli decydenci, którzy uważali, że polska złotówka powinna być mocna, no a dzisiaj mamy decydentów, którzy uważają, że polska złotówka powinna być słaba. Tak, żebyśmy zarabiali mniej w euro i w dolarach. Uważają, że powinniśmy zarabiać mniej. Przepraszam, wezmę łyka kawy. Proszę zobaczyć. Wyobraźmy sobie, że dolar amerykański spada do 2,70. Wyobraźmy sobie, że dzisiaj mamy lustrzaną sytuację, jak w roku. Tutaj. Widzimy? W roku, szanowni państwo, w 2000 dolar amerykański kosztował tyle co dzisiaj. I następnie dolar amerykański spadł do 2 złotych. Kto by wtedy pomyślał, że dolar amerykański może spaść do 2 złotych? Kto by pomyślał? Oczywiście potem była gigantyczna korekta, można było zarobić bardzo dużo pieniędzy, kupując tanio, sprzedając drogo. Ja pamiętam w roku 2008 to w ogóle ludzie wieścili zawalenie totalne Facebooka, przepraszam, zawalenie dolara amerykańskiego, że już dolar amerykański nic nie będzie kosztować i tak dalej, prawda? No ale proszę zobaczyć, jak można było zarabiać w tych latach na wymianie polskiej waluty. Proszę zobaczyć, jak było można zarabiać pieniądze. I następnie wygrał Andrzej Duda i PiS. Bam! Zniszczenie polskiego złotego. Potem trochę się umocniło. Bam! Zniszczenie polskiego złotego, tak? No i mamy to, co dzisiaj. I bam! Zniszczenie polskiego złotego, prawda? Tak więc, szanowni państwo, tylko tym, że wydrukowano przez ostatnie 10, 11, 12 lat, 2, 3 i stworzono poprzez tanie kredyty. No i ogólnie powstały nowe ilości walut, to złoto mogłoby bez problemu dzisiaj kosztować 4 złote. 4000 dolarów za uncję. Ale jeżeli dodamy, że dolar amerykański straci swoją gigantyczną wartość, która jest dla niego nienaturalna, na przykład do 3 złotych, do 2,80, no to złoto dzisiaj mogłoby kosztować, gdyby, załóżmy, jutro dolar amerykański spadł do 3 złotych, tak? Czy do 2,80. No to licząc w dolarach amerykańskich, złoto bez żadnego problemu mogłoby kosztować 5000 dolarów, 6000 dolarów, 7000 dolarów, 8000 dolarów w panice, a w największej panice nawet 10000 dolarów mogłoby kosztować. Tylko oczywiście takie myślenie jest bardzo niebezpieczne. Nie dlatego, że jest nierealne, ale że jednak to może zostać jakoś tam zastopowane. I wtedy, szanowni państwo, może być jak w roku, popatrzmy, bo jest niebezpiecznie, bo w aktywa to się inwestuje, zachowując dywersyfikację ryzyka. Tak, czyli inwestujemy w różne aktywa, trochę złota, trochę srebra,
trochę w nieruchomości, trochę w ziemię, trochę w waluty, trochę tam w brylanty, prawda? Trochę może w akcje i tak dalej, prawda? Tak więc trochę w biznes może jakiś, prawda? W jakiś startup można zainwestować. Najlepsza inwestycja to oczywiście jest w samego siebie i w swój własny biznes, ale jeżeli już mamy w siebie bardzo dużo zainwestowane pieniędzy i w swój biznes idzie, no to te pieniądze gdzieś trzeba inwestować, prawda? Tak więc tak to, szanowni państwo, wygląda. No ale trzeba być też właśnie bardzo w życiu, szanowni państwo, jeżeli mamy 20 lat, czy 25 lat, czy nawet 30, no to przed nami jest na przykład jeszcze 30 lat, 40, 70 lat życia, tak? No załóżmy, że żyjemy do setki. Żyjemy do 100 lat, prawda? No to jeżeli mamy dzisiaj 30 lat, jeżeli mamy dzisiaj, szanowni państwo, 30 lat i będziemy żyli jeszcze na przykład, dobra, weźmy do 90 lat. Mamy 30 lat, to przed nami jeszcze jest 60 lat życia. I szanowni państwo, inwestowanie na hura, bo dzisiaj jest kryzys, czy inwestowanie na hura, bo gdzieś niby coś rośnie, bo dzisiaj złoto jest drogie, bo dzisiaj nieruchomości tanieją. To, że dzisiaj nieruchomości tanieją, nie oznacza, że każdemu opłaca się sprzedać swoją nieruchomość po tej cenie. Nie, czasem trzeba przetrzymać nieruchomości. Oczywiście, jak mamy wysoki kredyt i tak dalej, to jest problem, tak? No ale jeżeli kupiliśmy złoto drogo i akurat złoto spadnie, to nie znaczy, że powinniśmy je sprzedać, tylko może potrzymać, bo na przykład za 2 lata to złoto wróci do swojej wcześniejszej nominalnej ceny, a może nawet będzie 2 razy droższe. W aktywa inwestuje się przez dziesięciolecie. Czyli mam dzisiaj 30 lat. Zamiast grania na przykład totalizatora sportowego w lotto, czy w jakieś tam jackpoty, whatever, czy z obstawiania, wiecie, głupich hazardu, jestem przeciwny hazardowi, w ogóle jestem przeciwny totalizatorowi sportowemu, lotto, uważam, że to jest największa głupota, jaką można robić. Jestem przeciwny w ogóle promowaniu tego, uważam, że to jest obrzydliwe i ohydne. Bo to tworzy w ludziach percepcję, że niby pieniądze przychodzą łatwo i tak dalej, że marzenia robią. Uważam, że to robi z ludzi głupków. Ja bardzo nie lubię, a jak widzę, że ktoś hazard reklamuje, to już w ogóle mnie tak naprawdę. No tak jest. Szanowni państwo, hazard jest gorszy czasem niż alkohol i narkotyki. Więc no każde zboczenia, zwyrodnienia są złe, prawda? No zwyrodnienie, hazard to zwyrodnienie jest, prawda? Szanowni państwo, bo jeżeli ktoś idzie i przegrywa swoje wszystkie pieniądze życia, no to jest coś nie tak, prawda? To jest to zwyrodnienie. Szanowni państwo, tak więc życie jest długie, a inwestowanie nie oznacza, że idziemy na hura i chcemy zarobić. Jak chcesz sobie szybko zarobić na hura, no to nie ma czegoś takiego, jak szybko zarobić na hura. No możesz pójść, obstawić, sobie wziąć leverage na 1000, obstawić i wszystkie pieniądze przegrać, jeszcze natrzepać długów. No możesz też wygrać 2 razy tyle, no ale takie same jest prawdopodobieństwo, a nawet większe, że przegrasz, bo jeszcze cię oszukają, prawda? Więc inwestuje się przez dziesięciolecia. Inwestuje się całymi dekadami. To ja powtarzam, wróćcie do początkowych filmów, jak tłumaczę, że zakup pierwszej nieruchomości może być wstępem. Już 10 lat temu, jak wrzucałem pierwsze filmy na YouTube, na tym kanale, szanowni państwo, w sprawie nieruchomości, jako wizytówka dla moich klientów. To, szanowni państwo, tłumaczyłem, że zakup pierwszej nieruchomości może nawet ci zniszczyć życie w znacznej części. Zły zakup pierwszej nieruchomości lub zły zakup pierwszej nieruchomości może zamknąć ci bramkę do bogactwa. Czyli niszcząć życie. Zły zakup pierwszej nieruchomości. Zły zakup pierwszej nieruchomości na kredyt może zniszczyć ci doszczętnie życie. Może. Już mówiłem o tym 10 lat temu. Ja przestrzegałem od 10 lat, szanowni państwo. To, że dzisiaj jest oprocentowanie takie, czy siakie, czy jest tanio, że to jest tanio, to my jesteśmy w okresie prosperity.
Zrozumcie to, ale to jest niepopularne tak mówić. Mówiłem w 2015, opłaca się kupić, bo jest tanio, opłaca się kupić, opłaca się prawdopodobnie sprzedać na przykład dom w Londynie za 500 tysięcy funtów i kupić za to w Gdańsku na przykład, szanowni państwo, 10 apartamentów. Dzisiaj te 10 apartamentów jeszcze pół roku temu można było sprzedać. Wcześniej kupiliśmy je za, powiedzmy, pół miliona funtów, tak? Można było, kupiliśmy 10 apartamentów, prawda? Czyli na przykład za 2,5 miliona złotych. No a szanowni państwo, te same apartamenty pół roku temu kosztowały na przykład 1,5 miliona, dobrze, milion złotych, 100% więcej w 5 lat, a nawet 150% więcej, czyli 12, przepraszam, czyli milion, przepraszam, czyli 6, 7, 7,5 miliona złotych, tak? Czyli z 3 milionów złotych zrobiliśmy 7,5 milionów złotych plus wynajem tych nieruchomości, czyli 8-9 milionów złotych, tak? Z 3 milionów złotych w 5 lat w którym mieście można było zrobić 9 milionów. 200% można było zrobić na czysto, 300%, bo dalej kupowali ludzie takie drogie te apartamenty, bo ceny były niebotyczne. Ale ja o tym, szanowni państwo, tłumaczę od 10, od 15 lat, że naprawdę zła decyzja. Problem w Polsce jest, szanowni państwo, że ludzie idą na pałę, nie rozumiejąc, myślą, że rozumieją kredyt. Oni myślą, idą, widzą nieruchomość, myślą, że to rozumieją. Niektórym się udaje, bo robią to rozważnie, a niektórym się nie udaje, bo robią rzeczy nierozważnie, prawda? Problem jest w tym, że w Polsce, szanowni państwo, zamiast wziąć telefon i zadzwonić na przykład do mnie i o konsultację, to ludzie idą na pałę, a potem płaczą. Potem płaczą, bo nie wiedzieli, bo nie rozumieją, bo poszli, bo nie wiedzieli, bo jest tyle ukrytych, szanowni państwo, reguł, że nie jesteś w stanie... Nie jesteś w stanie objąć wszystkiego, jeżeli się czymś nie zajmujesz. Wiecie, szanowni państwo, że ja powiem tak, brak wiedzy jest czasem naprawdę destrukcyjny, a właściwie jest destrukcyjny. Wiecie, szanowni państwo, że ja bardzo długo nie wiedziałem, w ogóle do mnie to nie dochodziło, że kobieta może zaś w ciążę z dwoma facetami naraz. Wiecie o tym? Sprawdźcie w internecie. Może mieć bliźniaki z jednym i z drugim facetem, tak? Jeden może ją zapłodnić jednej nocy, a za godzinę może ją, czy tam jutro może ją zapłodnić drugi i wtedy jest podwójna jakaś tam owulacja, prawda? Ja nie jestem biologiem. Jak jest tutaj jakiś biolog czy ginekolog, no to wie. Jakaś kobieta, no to wie. Ja przez bardzo długo tego nie wiedziałem. Jak się o tym dowiedziałem, ja sobie myślę, Jezus Maria, jak ja czegoś takiego mogłem nie wiedzieć? No coś takiego, to już, dla mnie to było przerażające, jak się tego dowiedziałem, że brak takiej podstawowej wiedzy o owulacji kobiet i tak dalej sprawiał, że ja nie wiedziałem, że kobieta może zajść z dwoma facetami, wy rozumiecie, nie? Jedno się rodzi czarne, drugie białe. Coś takiego, prawda? Ja tego nie wiedziałem, a wy państwo wiedzieliście to? Ile z państwa... Ile z panów, bo tutaj mi większość panów ogląda, ilu z panów o tym wiedziało, że kobieta może zajść w ciąży z dwoma facetami? Bliźniaki oczywiście. No i tak samo jest w wielu przypadkach, szanowni państwo, jak z nieruchomościami, z inwestowaniem, z aktywami, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Dlatego rzeczy trzeba robić powoli. Nie jesz chochlą, tylko łyżeczką, jesz powoli. Przystawka, zupka, tak, pierwsze danie, drugie danie, powoli jesz, następnie, wiecie, jakiś podwieczorek, wino, piwo, tak. Chochlą, kawy duszkiem też nikt nie pije, prawda, jak wodę, jak wiecie, jak Coca-Colę, czy jakiś inny tam napój, nie wiem, jabłkowy na przykład, prawda? No jabłkowy, pyszny napój, tak, prawda? Fajnie, że mamy te jabłka, bo jabłkowy jest bardzo napój, tak? Tak to działa. I o to chodzi, jeżeli ktoś pójdzie i kupi za bardzo dużo pieniędzy tutaj, to może się okazać, że jednak to złoto poleci w dół na jakiś czas. I to złoto na przykład na rok czy na dwa, tak jak tutaj w tym przypadku, prawda, że to złoto na rok czy na dwa, prawda, sobie spadnie i na przykład przez rok, przez dwa będzie tanie, ale następnie oczywiście może znowu zyskać, prawda? I czy to oznacza, że zaraz mamy sprzedać to, co kupiliśmy? No to jest każdego sprawa, prawda?
No to jak kupiłem po 2000 i sprzeda po 1000, no to stracę 50%, prawda? Ale jak kupię po 1000 i zyska do 2000, no to zyskam 100%. Czasem wystarczy zaczekać. Tak jak dzisiaj, szanowni państwo, jest zawalenie na rynku nieruchomości, jest totalny popłoch i tragedia, tak? No ale jeżeli mamy zamrożony kredyt, to się no nic nie dzieje i można to fajnie przeczekać, prawda? Robić nadpłaty i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, bez żadnego problemu, prawda? Szanowni państwo, ja wszystkich przestrzegam kupowaniu tanio, przepraszam, kupowaniu drogo. Proszę zobaczyć, co się stało. Proszę zobaczyć, szanowni państwo, co się stało w roku 79, tak? W 79, szanowni państwo, złoto kosztowało 682 dolary. Chyba to było wtedy chyba odpowiedź na Bretton Woods, czyli likwidację tam parytetu złota, prawda? No to mniej więcej tak ludzie się dowiedzieli, prawda? I proszę zobaczyć, złoto w 70 roku za jedną uncję kosztowało 35 dolarów. 35 dolarów, szanowni państwo. I w jeden rok, proszę zobaczyć, w jeden rok, nie, to nie jest w rok, to jest dosyć długo, prawda? Ale w 5 lat złoto z 35 dolarów podrożało do ilu? 185, czyli ile razy 5? Sześciokrotnie. 600% w 5 lat. Następnie spadło. O połowę. Prawda? Do 200 i o połowę spadło. No, jak ktoś by sprzedał i kupił drogo po 600, no to by stracił. Ale następnie wzrosło od razu, prawda? Tam w 2 lata, tak? I następnie wybiło bardzo mocno znowu do góry. Proszę zobaczyć. 300, 400, 500, 600, 700. Szanowni Państwo, złoto może nawet są wykresy, które by pokazywały tutaj, że na jeden dzień takie drogie było. Złoto, szanowni Państwo, kosztowało 700 dolarów w 80 roku, od 71. 700, szanowni Państwo, to jest 2000%, to jest 20 razy w 10 lat. No ale gdybyśmy kupili to złoto na tej górce cenowej, tak, na tej górce cenowej, za bardzo dużo pieniędzy, no to byśmy, proszę bardzo, stracili znowuż połowę, tak? Tak zazwyczaj ja zauważyłem taki patent, że bardzo często złoto traci z wielkiej górki cenę o połowę. Proszę zobaczyć. Wzrosło do 516 i spadło do 295, prawie połowę, tak? Widzimy? Wzrosło do 487. No i spadło o połowę, tak? Gdy już spadło o połowę i znowu wzrasta, tak? Proszę zobaczyć, gdyby kupić w roku 80 bardzo dużo złota, to przez bardzo długi czas bylibyśmy na minusie, plus inflacja także, prawda? No i dopiero to złoto osiągnęło swoją wartość w 2006 roku, szanowni państwo, po 26 latach. 26 latach. Ale, czyli jakbyśmy kupili bardzo dużo złota w roku 80, musielibyśmy czekać na nominalną, jego normalną, tą samą wartość 26 lat. Przez 26 lat inflacja to jest 200, 300, 400, 500%. To złoto nigdy by ci nie dało zysku. Naraz kupione nigdy by ci nie dało. Nigdy w ten sposób. Nigdy się nie kupuje drogo za dużo pieniędzy. Nigdy i tym bardziej za swoje wszystkie pieniądze. Nigdy. Tak się nie robi. Ale, szanowni państwo, gdyby kupować trochę tu, trochę tu, trochę tu, trochę tu, trochę tu. Nawet jakby się kupiło trochę tu i tu nawet trochę, ale trochę. I trochę tu, 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 prawda? No to te wszystkie, szanowni państwo, no nominalnie i bylibyśmy w 2005 roku, no to wszystko nominalnie, no byśmy zarobili, prawda? Byśmy zarobili, tak? To jest okres, popatrzmy, to jest okres ile? Od 70 roku, od 70 roku, szanowni państwo, do 25, 25 lat, tak? Czyli byśmy zarobili, prawda? Na przykład, gdybyśmy kupili trochę tu w 2001 i sprzedali w 2000 i chcieli już wreszcie po 25 latach inwestowania w złoto sprzedać, no to proszę zobaczyć, tutaj cena 265 i zaraz po 5 latach, szanowni państwo, 2-3 razy więcej, tak? Proszę zobaczyć, tak? Tutaj kupiliśmy. Tutaj jest 2-3 razy więcej. Tu kupiliśmy, tu było więcej, tak? Generalnie najlepiej to kupować tanio, sprzedawać drogo.
tak najwięcej matematycznie się zarobi, prawda? Kupować tanio, sprzedawać drogo, ale można się pogmatwać z drugiej strony, prawda? I to jest tylko, szanowni państwo, dlatego ja mówię, że inwestuje się całymi dekadami, bo to jest okres tylko, proszę zobaczyć, 80 i 2005 to jest okres, szanowni państwo, tylko 25 lat, prawda? I no ale finalnie, nominalnie, no proszę zobaczyć, finalnie w 2007 złoto kosztowało 1000, tak? Tutaj kosztowało 258, a tu 1000. Czyli 400% więcej, tu kosztowało 300, a tu 1000, prawda? Tak, czyli tutaj, no, to nie są wielkie, gigantyczne zyski, niczym inwestowanie w biznes, bo ja ciągle powtarzam, no najlepiej to się inwestuje w swój własny biznes, szanowni państwo. Proszę zobaczyć, tak? I za to jeżeli weźmiemy, no teraz jest prosperity, prawda, ale, no, szanowni państwo, tak może być. Tak może być, że to złoto będzie się tak poruszać nijako, tak? O tak będzie się poruszać, prawda? Tak może być. Tak może być. Jednak to trzeba pamiętać, że dzisiaj świat jest inny. Wtedy bardzo dużo się inwestowało właśnie w biznesy, w gospodarki, które dopiero weszły do światowego handlu, jak Polska, jak Czechy, jak Słowacja w roku 90, tam 95, tak? Najlepiej to się inwestuje w biznes, który płaci dywidendę i z którego jest zwrot i można potem sprzedać jego akcje, tak? No to najlepsze inwestycje są w biznes, czyli to, co daje ci pieniądze. To jest nawet dobre, wiecie, dla gospodarki, dla nas samych, dla przyszłości, prawda? No złoto jest po prostu nośnikiem, pewnym rodzaju nośnikiem pieniędzy, na którym można zarobić, jeżeli się robi to mądrze, no ale jeżeli się robi źle, no to można trochę stracić nawet, ale jedno jest pewne, na pewno nie stanie się bezwartościowe. No ale kupowanie naraz to największa głupota, tak jak kupowanie drogich nieruchomości na za drogie kredyty to jest głupota. To jest totalna głupota, prawda? Tak jak ludziom wmawiają, że niby już jest koniec cyklów podwyższenia oprocentowania. Szanowni państwo, że już tylko oprocentowania mogą być niskie. I mówią, bo teraz się opłaca zaciągać kredyty, bo są niskie marże. A skąd oni to wiedzą? Gdzie oni, szanowni państwo, byli, jak ja przez 10 i 15 lat ostrzegałem ludzi przed wysokim oprocentowaniem? Gdzie oni byli? Gdzie oni byli, jak mówiłem, zamruź sobie na niskim oprocentowaniu? Gdzie oni byli, szanowni państwo? Gdzie ci ludzie wtedy byli? Gdzie ci wszyscy ludzie, gdzie ci wszyscy eksperci byli? Za dwie dychy. Gdzie oni byli? Kupuj, rób, bierz. Tak jest, szanowni państwo. Zapraszam do subskrybowania kanału na YouTube Formuła Nieruchomości. Zapraszam do kliknięcia łapki w górę, szanowni państwo. Zapraszam do kliknięcia w dzwoneczek notyfikacyjny, dzięki czemu będą otrzymywali państwo powiadomienia o najnowszych produkcjach na Formuła Nieruchomości. Oczywiście zapraszam także, szanowni państwo, do wchodzenia na Hot Poland, do używania wykresów. Tu wystarczy wejść wykres walut, giełda, do wchodzenia na wykresy na dobry ruch, do myślenia samodzielnie. Do myślenia samodzielnie. Zapraszam do wchodzenia na xtxhouse.com, do wrzucania swoich nieruchomości, do kupowania i sprzedawania, wynajmowania nieruchomości przez xtxhouse.com. Pozdrawiam państwa, do usłyszenia.